Nie igraj z ogniem, którego nie umiesz okiełznać, bo łatwo spłoniesz. Dzisiaj opowiem wam historię Bianki Devens. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dla tych, którzy mogą być tutaj nowi, tylko dopowiem, że jest to kanał o tematyce kryminalnej, czyli omawiam tutaj różnego rodzaju zagadki kryminalne. A sprawa dzisiejszego odcinka jest niezwykle ciekawa. Będzie to opowieść o młodej dziewczynie, którą ciągnęło do złego i która to zło niestety odnalazła. Lipca 2019 roku w mediach społecznościowych pojawiło się makabryczne zdjęcie. Na fotografii widać było martwą dziewczynę w kałuży krwi. Jej zwłoki leżały bezwładnie na tylnym siedzeniu samochodu. Nastolatka miała podrżnięte gardło. Obok ciała leżał myśliwski nóż, narzędzie zbrodni. Policja otrzymała setki telefonów od zaniepokojonych użytkowników, którzy rozpoznali dziewczynę ze zdjęcia. Nazywała się Bianca Devens, ale w internecie dało się poznać pod wieloma innymi pseudonimami, zależnie od portalu, na którym się rejestrowała. Miała dopiero 17 lat i całe życie przed sobą. Sprawa zyskała międzynarodowe zainteresowanie. Media wręcz oszalały. Prześcigały się w wymyślaniu rewelacji na temat sprawy w pogoni za wyświetleniami. Wiele faktów zostało przekręconych lub wyssanych z palca. Wstępne doniesienia koncentrowały się na przedstawieniu Bianki jako gwiazdy mediów społecznościowych, co jak się później okazało, mijało się z prawdą. W chwili śmierci liczba obserwujących dziewczynę była stosunkowo niewielka. Na Instagramie było to coś około 4 do 6 tysięcy obserwujących. Na dodatek sugerowano, że została ona zabita przez internetowego prześladowcę. Mężczyzna miał odciąć jej głowę, co jak już wiemy nie jest prawdą. Media przyjęły również niepokojącą narrację. Pisano o spokojnej dziewczynie, która nieroztropnie spotykała się z nieznajomymi z internetu. A jej los został przesądzony w momencie, gdy jeden z wirtualnych operatorów zapragnął mieć ją na własność. Jak było naprawdę? Kim była dziewczyna ze zdjęcia i co doprowadziło do tak drastycznego finału? Bianca Devens urodziła się 2 października 2001 roku w mieście Utica w stanie Nowy Jork. Ukończyła szkołę średnią i przygotowywała się do studiów psychologicznych. Wybór nie był przypadkowy. Miała wiele problemów. Dziewczyna chciała zajrzeć w głąb siebie, poszperać i może choć trochę zrozumieć swoje niecodzienne zachowanie. Jej dzieciństwo było dalekie od ideału. Dorastała bez ojca. Bianca i jej siostra Olivia mieszkały razem z mamą Kimberly. Ta, zdaniem wielu, nie poświęcała jej zbyt wiele uwagi. Znałem Biankę z sieci. Zawsze opowiadała mi, jak to jej mama nie poświęca jej uwagi. Do tego ciągle ją krytykowała. Bianca się okaleczała, ona jakby dała sobie spokój z wychowywaniem jej. Matka nawet nie wygląda, jakby była w żałobie. Obchodzisz ludzi dopiero wtedy, gdy cię zabraknie. Matka ją zawiodła. Dziewczyna od najmłodszych lat zmagała się z problemami natury psychicznej. Miała również zdiagnozowaną chorobę dwubiegunową. Chętnie dzieliła się swoimi przemyśleniami w sieci. Cóż, bardzo często udaję samobójstwo i staram się postawić innych w niekomfortowej sytuacji. Złoszczę się, gdy ktoś jest smutny, bo nie wiem, jak mam się wtedy zachować. Denerwuję się, bo mnie nie współczują, tylko panikują. Często kłamię, potem mam taką huśtawkę nastrojów i wypalam, że oto jest lista innych spraw, w których cię okłamałam, a potem jestem wkurzona i mam zamiar się zabić, kiedy ktoś chce mnie opuścić. Nie ranię ludzi świadomie. Po prostu tak wychodzi i nie umiem tego zatrzymać. Gdy ktoś nie poświęca mi uwagi, złoszczę się i straszę samobójstwem. Często oszukuję i jestem wkurzona, kiedy ludzie się o tym dowiadują. Zwykle dlatego, że sama im o tym mówię.
Manipuluje ludźmi tak, aby myśleli, że to oni mnie maltretują. Bianca w wieku 15 lat uciekła do Nowego Jorku. W październiku 2018 roku umieszczono ją w klinice psychiatrycznej, gdzie przebywała do lutego 2019 roku. Bardzo trudno było jej się odnaleźć w prawdziwym świecie i funkcjonować w społeczeństwie jak rówieśnice. Internet stwarzał jej możliwość ulepienia siebie od nowa i wykreowania postaci, która jej zdaniem była lepsza. W świecie online była śmielsza i odważniejsza. Z łatwością nawiązywała nowe kontakty. Jednak większość jej relacji była toksyczna. Z każdym dniem, tygodniem skupiała wokół siebie zainteresowanie kolejnych osób. Do tej pory nieśmiała i zakompleksiona dziewczyna zaczęła być wyniosła. Bardzo szybko zaczęła również manipulować ludźmi. Tak szczerze, to chciałem was wszystkich oświecić, że mam gdzieś, co o mnie myślicie. Mogłabym to wszystko puścić mimo uszu, ale lubię to usprawiedliwienie, że wszystkiemu winne są problemy z statusem. Czy wykorzystuję ludzi? Pewnie. Czy ich ranię? Tak. Możliwe, że to przez mój egoizm, ale zależy mi na innych. Pomagam ludziom, kiedy są w dołku. I interesuję się nimi, kiedy to tylko możliwe. Jest to mutualizm w chorym znaczeniu tego słowa. Nie krzywdzę kogoś świadomie. Po prostu chcę dawać ludziom miłość i być kochaną przez wszystkich. Ponieważ w prawdziwym świecie jestem pełną obaw zahukaną introwertyczką. Ale jestem zdolna do miłości. Bianca spotkała w internecie osoby, którym imponowała oraz takie, które podzielały jej mroczne zainteresowania. Tym samym spędzała coraz więcej czasu w sieci. Odkładała prawdziwe życie na półkę. Notorycznie kłamała na temat swojego wieku. Zwykle go zawyżała, bo jak na swój wiek szukała prowokacyjnych treści i sama takie wrzucała do internetu. Bianca udostępniała swojego snapa na sok, udając pełnoletnią i wyłudzając zdjęcia fiutów. Bardzo prawdopodobne, że miała kiedyś trójkąt. Oczywiście pamiętajcie, że nie można dawać wiary wszystkiemu, co ludzie wypisują w internecie. Mogło to być wierutne kłamstwo. Jednak Bianca sama przyznała, że miała wybujałe fantazje seksualne i niecodzienne preferencje. Być czymś osobistą catgirl i girl. Być naćpaną, odurzoną i zgwałconą. Przemoc psychiczna. Syndrom sztokholmski. Age play. Odgrywanie ról. Być czyjąś córeczką oraz inne rzeczy, których teraz nie pamiętam. Jestem sub i lubię być adorowana, jak i poniżana. Bez przesadnego bólu. Bez skat. Skat możemy rozumieć przez seks analny lub defekację na partnera. Mam małe doświadczenie, więc bądź cierpliwy i miły. Jestem weeb. Lubię mangę i anime. Kocham dziecinne rzeczy. Napisz, a pewnie dowiesz się o mnie więcej. W sieci zaczęły pojawiać się różne plotki na jej temat. Nie straciła dziewictwa z bacian. Zrobiła to już w wieku 14 lat. Jest znana z bycia szmatą w szkole. Jak się okazało, oferowała również swoje roznegliżowane zdjęcia. Miała również szantażować starszych chłopców, że ujawni, iż wyłudzali od niej nagie zdjęcia i oskarży ich o pedofilię. Lubieżne i dwuznaczne fotografie, $50 za komplet. Cycki, nic więcej, $80 za zestaw. Piersi z widoczną twarzą, $100 zestaw. Nagie zdjęcie samego ciała, $150 za zestaw. Nagie zdjęcie z widoczną twarzą, $200 zestaw. Mówiąc zestaw, mam na myśli dwie fotografie. A za stopy? To już gówniany fetysz, więc $200 za zestaw. Jasne, pierdol się. Głupia ciota, nie marnuj mojego czasu. Sama jednak miała bardzo wysublimowany fetysz. Moim fetyszem ostatecznym jest umrzeć. Fascynacja przemocą i uległość budziła niezdrowe zainteresowanie chłopców. Są oni określani jako orbiterzy, czyli osoby, które kręcą się wokół dziewczyny, adorują ją i liczą na bliższy kontakt. Bianca czuła się coraz pewniej. Gdy ktoś jej nie odpowiadał lub kimś się znudziła, stawała się opryskliwa. Miała problem z agresją. Ponadto lubiła sprawiać ból wszystkim tym, którzy w jej mniemaniu ją zawiedli. Mam tak dużo orbiterów, że za chwilę mogę mieć ich dwa razy tyle. Więc wiedz, że ty nic dla mnie nie znaczysz. Nie rób tego. Mogę w jebaną sekundę zastąpić cię kimś innym. Proszę.
jesteś nikim. Wiem, że wcale tak nie myślisz. I tak cię zdradzałam. Nigdy nie zależało mi na naszym związku. Od zawsze byłeś tylko planem B. Backupem, kiedy nie miałem nic lepszego do roboty. Wykorzystałam cię. W maju 2018 roku Bianca powiedziała mamie, że poznała w sieci chłopaka. Brandon Clark miał 21 lat. Mieszkał w okolicy, więc była skłonna poznać go osobiście. Mama podchodziła sceptycznie do spotkań córki z chłopcami z internetu. Kimberly sama chciała najpierw poznać absztyfikanta. Dlatego Bianca zaaranżowała ich pierwsze spotkanie w domu, gdzie przedstawiła go rodzinie. Mamie wydawał się być normalnym, uprzejmym chłopcem. Nie wzbudzał żadnych podejrzeń. Brandon po raz pierwszy zwrócił uwagę na Biankę na Instagramie. Potem znalazł ją na Discordzie i tam zaczęli konwersować. Mieli podobne zainteresowania. Lubili tę samą muzykę. Po prostu się dogadywali. Chłopak był coraz częstszym gościem w jej domu. Zbliżyli się do siebie, ale nigdy oficjalnie nie zostali parą. Brandon niewątpliwie zabiegał o dziewczynę, ale ich znajomość pozostawała na stopie przyjacielskiej. Jesienią Bianca rozpoczynała studia i nie chciała się z nikim wiązać. Jednak lubiła być w centrum zainteresowania. Podobno jej mama odbyła z córką poważną rozmowę. Chciała jej uświadomić, że o ile dla niej chłopak jest tylko kolegą, to dla niego ta znajomość może znaczyć coś więcej. Ostrzegała córkę, aby ta nie bawiła się jego uczuciami. Jednak Bianca zdawała się być głucha na prośby mamy. Nie tylko bawiła się uczuciami Brandona, ale również flirtowała z innymi. Po jakimś czasie zaczęła ignorować chłopaka. Nie jest potwierdzone, czy konwersacja, którą za chwilę zobaczycie, dotyczy Brandona, jednak na tym przykładzie można zaobserwować, jak Bianca podchodziła do relacji z innymi osobami i w jaki sposób traktowała chłopców. Razem z tobą pieprzyłam się z 6 innymi facetami równocześnie. Od dnia, w którym się poznaliśmy, spotykałam się z 2 innymi. Nawet nie pamiętałam twojego imienia. Musiałam za każdym razem, przed spotkaniem, odszukać się w historii naszych rozmów na Discordzie. Chciałam cię totalnie zignorować. Ale okazało się, że jesteś na tyle popieprzony, że dzwoniłeś z zastrzeżonych numerów. Byłeś dla mnie nikim od dnia poznania. Mogłam cię wymienić w mgnieniu oka. Ok, super. Coś jeszcze? Tak już zostanie. Brandon znudził się Biance każdy poprzedni orbiter. Jednak problem polegał na tym, że w przeciwieństwie do często anonimowych adoratorów z internetu, z którymi łatwo było zerwać kontakt, on nadal mieszkał blisko i wiedział, gdzie ją znaleźć. Więc o całkowitym odcięciu nie było mowy. Na początku lipca Bianca oznajmiła na Discordzie, że wybiera się na koncert i szuka towarzyszy. Brandon zaoferował transport. Z braku lepszych alternatyw Bianca przystała na ten pomysł. Nie był to pierwszy raz, gdy wykorzystywała kogoś do własnych celów. Dla Bianki, która nigdy wcześniej sama nie wybierała się na koncert do innego miasta, było to spore wydarzenie. 13 lipca w sobotę Brandon podjechał pod dom Bianki. Dziewczyna pożegnała się z mamą. Kimberly powiedziała córce, że pięknie wygląda i poprosiła, aby ta na siebie uważała. Para pojechała w stronę Nowego Jorku. Mieli przed sobą 4-godzinną podróż samochodem. Koncert miał miejsce w klubie Trans Picos, a gwiazdą wieczoru była piosenkarka Nicole Dallagenger. Bianca inspirowała się wokalistką. Jest to dość pesymistyczna twórczość w stylu emo. Wcześniej dziewczyna zdradziła mamie, że na koncercie będzie czekał na nią inny kolega, którego poznała w sieci. Alex był również wielkim fanem wokalistki. Mama była zaniepokojona, że dziewczyna idzie na spotkanie z zupełnie obcym człowiekiem, jednak fakt, że jechała z Brandonem, ją uspokoił. Wiedziała, że w razie co chłopak ją obroni. Nie mogła się bardziej mylić. W trakcie jazdy Bianca rozmawiała z koleżanką o Niku i Kat na Discordzie. Słucha swojej muzyki. Kto słucha swojej muzyki? Gość, z którym jestem w samochodzie. Prowadzi. Trochę niezręcznie puszczać własną muzykę, no chyba, że jest naprawdę dobra. Puszcza na Spotify. Swoje gatunki i takie tam. A, myślałem, że masz na myśli muzykę, którą sam tworzę. Nie, słucha smutnych rzeczy. Nie wiem, czy to coś znaczy, ale to trochę dziwne wprowadzać się w smutny nastrój tuż przed koncertem. Para dojechała na miejsce. W klubie na Biankę czekał Alex, którego dotychczas znała jedynie z Discorda.
trójkę bawili się na koncercie. W pewnej chwili Bianca bezpardonowo pocałowała Alexa, co bardzo wzburzyło Brandona. I prawdopodobnie był to motyw zapalny, który doprowadził później do tragedii. Chłopak jednak nie dał po sobie poznać zdenerwowania. Po koncercie w trójkę wrócili do samochodu i tam palili zioło. Po jakimś czasie Alex musiał się już zbierać i Brandon został z Bianką sam. Odpalił samochód i podążyli w stronę Utiki. Przez całą drogę Bianca przeglądała telefon. Prowadziła konwersację z dwiema osobami jednocześnie. Koleżanką Iket oraz Alexem. Iket znała Alexa i była ciekawa wrażeń Bianki po pierwszym spotkaniu z chłopakiem na żywo. On tak ładnie pachnie. Mówiłam mu, żeby się odpicował. Czy nadal jest super zakłopotany? Nie, jest idealny. Zakochałam się. Czy jest nadal nieśmiały, czy się rozgadał? Jest jeszcze nieśmiały, ale się uśmiechał. Paliliśmy. Trzymaliśmy się za rękę. Mój kolega jest teraz strasznie zły z tego powodu. Widział, jak się całowaliśmy. Pocałowałam go dwa razy. W tym czasie Brandon wrzucił na Instagram Instastory z napisem: nadchodzi piekło, ale istnieje odkupienie, prawda? Bianca równocześnie wymieniała wiadomości z Alexem. Jestem upalona i chcę się z tobą pieprzyć. Tu wszelkie rozmowy Bianki się urywają. Brandon pozbawia dziewczynę życia. Po morderstwie na swoim Instagramie wpisał następujące daty. Była to data jego urodzin oraz data domniemanej śmierci, sugerująca, że chłopak za chwilę popełni samobójstwo. Dodał również opis. Wiedzcie, że teraz nie czuję bólu. Po jakimś czasie na Discordzie pojawia się makabryczne zdjęcie, na którym widać Biankę z podciętym gardłem. Towarzyszy mu następujący opis. Wybaczcie, skurwysyny. Teraz musicie znaleźć sobie kogoś innego do adorowania. Brandon przez cały czas był aktywny na platformie. Konwersował z obserwatorami. To mój pierdolony samochód. Pieprzę Biankę Tumanę. A tak w ogóle, pamiętajcie, aby zasubskrybować PewDiePie. Oraz dopieprzonego pedała Alexa z chińskim nickiem. Mam nadzieję, że było warto. Miała dziś wrócić do domu. Pierwszą osobą, która rozpoznała Biankę po zdjęciu na Discordzie, był wspomniany kolega z koncertu. Dziewczyna miała na sobie to samo ubranie, ten sam makijaż i fryzurę. Na serwerze Discord Bianki pojawia się również niepokojący wpis. Moja szyja boli. Na Instagramie Brandona pojawia się kolejne drastyczne zdjęcie z opisem. Przepraszam, Bianka. Ludzie ripostowali fotografię z hashtagiem Rest in Peace, Bianka. Zdjęcie docierało do coraz większej liczby niczego nieświadomych obserwatorów. Mam 15 lat i widziałam zdjęcie na Instagramie. Teraz nie mogę spać po nocach. Mam ataki paniki i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Instagram nie zdejmuje fotografii tylko po to, aby więcej osób weszło na platformę, by je zobaczyć. Bo ludzie są chorzy. Zdjęcie zwłok było widoczne na Instastory Brandona ponad 20 godzin. Nie zostało zdjęte, bo jak tłumaczy platforma, nie naruszało polityki Instagrama. Fotografia zyskała dużą popularność na 4chanie, gdzie wielu użytkowników wyśmiewało jej śmierć. Mówiono, że na to zasłużyła. Chwalono Brandona za to, co zrobił. Devins była określana jako wyrachowana manipulatorka. Tak, regularnie postowała na forum. I była dobrze znana na różnych stronach. Była atencyjną dziwką. Zdegenerowaną kamerkową szmatą. I wygląda na to, że Bóg ją ukarał za ten brudny styl życia. Żałuję, że nie miałem szansy jej przelecieć przed śmiercią. Była gorąca. Była zakłamaną suką. Zabił ją, bo go zdradzała. Zdrajcy zasługują na śmierć. Była dziwką, ale to nie powód, by podcinać jej gardło. Zaniepokojeni nastolatkowie zaczęli dzwonić na policję. W niedzielę rano Brandon sam powiadomił funkcjonariuszy o tym, co zrobił i groził, że odbierze sobie życie. Radiowóz przyjechał pod wskazany adres. Chłopak, widząc policjantów, zaczął dźgać się nożem w szyję. Obok pod plandeką leżało ciało dziewczyny. Brandon w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala.
Lekarzom udało się go jednak odratować. Chłopak do ostatniej chwili relacjonował wszystko na Instagramie. Co ciekawe, mimo ewidentnych dowodów, początkowo Brandon nie chciał przyznać się do morderstwa Bianki. Oczekiwał na proces, w którym miałby zostać przedstawiony zarzut morderstwa drugiego stopnia. Jednak 10 lutego zmienił zeznania. Przyznając się do winy, oszczędził bolesnego procesu rodzinie Bianki. Groziło mu 25 lat pozbawienia wolności. Chłopak oficjalnie przyznał się do winy. Zwrócił się również do rodziny Bianki z przeprosinami. Myślę, że musi jeszcze do mnie dotrzeć, co tak naprawdę zrobiłem. Muszę się z tym zmierzyć. Przepraszam wszystkich, którzy ją znali i kochali. Przepraszam wszystkich, których to dotknęło. Wszystkich, którzy musieli zobaczyć to przerażające zdjęcie. Wiem, że przeprosiny to za mało oraz, że nie mogę cofnąć tego, co zrobiłem. Chciałbym mieć więcej do zaoferowania. W sądzie bliscy dziewczyny mieli na sobie różowe t-shirty w hołdzie dla Bianki. Był to jej ulubiony kolor. Policja jest zdania, że chłopak od jakiegoś czasu planował morderstwo. Funkcjonariusze zabezpieczyli nóż, sznur oraz kilka innych przedmiotów. W jego domu znaleziono również notatkę, która wyglądała jak list pożegnalny. W dniu 29 lipca 2019 roku Facebook zamknął konto społecznościowe Clarka i dodał metadane zdjęcia morderstwa do cyfrowej bazy danych, aby zapobiec dalszej dystrybucji. Hashtag #JestJuliet również znalazł się na czarnej liście, a serwer Discord, który udostępnił zdjęcie zwłok, został skasowany. JestJuliet to nazwa konta chłopaka. Jason Clark, ojciec Brandona, również przeprosił rodzinę za czyn swojego syna. Jak twierdził, starali się go wychować na porządnego człowieka. Ale nie ukrywa, że w rodzinie zdarzały się dysfunkcyjne incydenty. Jason 9 lat wcześniej sam groził swojej żonie nożem i więził w ich domu przez 10 godzin. Był przekonany, że kobieta go zdradza. Straszył, że ją zabije, a potem poderznie sobie gardło. Jason za swój czyn spędził rok w więzieniu. Podobieństwo do zbrodni Brandona jest wręcz uderzające, z jednym wyjątkiem. Brandon spełnił swoją groźbę. Internauci nieustannie atakowali rodzinę Clarka. W niewybrednych słowach obwiniali ich za to, co się stało. W odpowiedzi siostra Brandona zamieściła na Instagramie ich wspólne zdjęcie z dzieciństwa i podpisała następującymi słowami. Kieruję tę wiadomość do wszystkich tych, którzy atakują czyjąś rodzinę i obwiniają ją za czyn pojedynczej osoby. Nie ma nic lepszego od pobudki o 4 rano, aby dowiedzieć się, że twój rodzony brat kogoś zabił i sam próbował popełnić samobójstwo. Próbujesz zrozumieć i pojąć, jak osoba, która była dla ciebie wzorem i która tyle cię w życiu nauczyła, jest odpowiedzialna za tak przerażający czyn. A ludzie wylewają wiadro pomy i obwiniają cię za to, co zrobił. I oto ja, na misji wojskowej stacjonująca na Alasce, marząca o tym, by znaleźć się teraz w domu w nadziei, że jest to tylko chory sen. Jest mi bardzo przykro, że takie coś stało się za sprawą kogoś z mojej rodziny i moje serce jest bliskimi ofiary. Ale pomyślcie o tym, że jego młodsza siostra i braciszek dowiadują się o tej odrażającej rzeczy, którą zrobił i są za to obwiniani. To tylko dzieciaki. Niepokojący jest fakt, że wielu ludzi próbowało wybić się na śmierci dziewczyny. Obiecywali przesłanie filmu z morderstwa po uzyskaniu zadowalającej liczby obserwujących. Posiadam na stronie wideo konającej Bianki, konto prywatne, żeby nikt mi nie zdjął filmu. Według oficjalnych informacji film taki nigdy nie powstał. Kanadyjska piosenkarka, na której koncert wybrała się Bianka, napisała na swoim Twitterze: Spoczywaj w spokoju, Bianka. To, co się przytrafiło temu pięknemu aniołkowi, jest złe, okrutne i bezsensowne. Pęka mi serce. Zaapelowała również do ludzi, aby przestali udostępniać makabryczne zdjęcie zwłok. Poprosiła także swoich obserwatorów, aby przestali wysyłać do niej wspomnianą fotografię. Bianka Devins była niewątpliwie zagubioną dziewczyną. Usilnie szukała zainteresowania innych swoją osobą. Bardzo chciała być kochana,
ale sama nie umiała w zdrowy sposób odwzajemnić uczuć. Zdawała sobie sprawę, że coś z nią jest nie tak i niemalże krzyczała o pomoc. Szukała w oczach innych potwierdzenia swojej własnej wartości. Jej zaburzenia psychiczne były ignorowane przez rodzinę, znajomych i obserwatorów. Poszukiwała miłości w miejscach, gdzie jej nie było. Policja przyjęła wersję, że Brandon Clark planował morderstwo. Było to najprostsze założenie. Jednak Brandon finalnie został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia. Oznacza to, że nie planował swojego czynu. Większość opinii publicznej się z tym nie zgadza i nie rozumie wyroku. Jednak zagłębiając się w temat i obserwując zachowanie Bianki w sieci, potrafię zauważyć pewne fakty, które mogłyby wskazywać, że morderstwo nie do końca było zaplanowane. W noc śmierci Bianka wysyła do Alexa wiadomość, że jest napalona. Zioło, które paliła z Brandonem i Alexem, bardzo ją pobudziło. Podejrzewam, że hormony Brandona również buzowały. Mogło między nimi dojść do zbliżenia w samochodzie. Musimy wiedzieć, że Bianka miała specyficzne upodobania seksualne, o których Brandon doskonale wiedział i mógł to łatwo wykorzystać. Na jednym z jej kont społecznościowych czytamy. Upuszcza zalotnie nóż na podłogę. O nie. Kopię go w twoją stronę. Jakie to lekkomyślne. Kładzie się bezbronna. O nie. Wygląda na to, że ja... Przerażający jest fakt, że tak właśnie zginęła. Bianka miała niebezpieczny fetysz, z którym się nie kryła. Fantazjowała o byciu uległą i zdominowaną. Brandon mógł wykorzystać sytuację i zachęcić ją do zbliżenia. Dziewczyna mu uległa, ale ich zabawa wymknęła się spod kontroli. Nie twierdzę, że sama prosiła się o śmierć. Nie umniejszam również winy Brandona. Ta jest ewidentna. Jestem jednak zdania, że grała z ogniem, który zamiast ją ogrzać, bez wzruszenia spalił. Nie ma jednak żadnego usprawiedliwienia dla jej śmierci. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jestem niezwykle ciekawy, co Wy sądzicie o całej sprawie. Niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. Dziękuję również za każdą łapkę w górę. Jest to bardzo ważne, ponieważ im więcej takich łapek, tym więcej osób dowie się o sprawie dzisiejszego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.